Kolejna edycja Lata z Teatrem w Teatrze Nowym w Zabrzu cieszy się ogromną popularnością. W ciągu 40 minut wszystkie miejsca na dwa turnusy się rozeszły. Mamy też listę rezerwową, z czego bardzo się cieszymy. Z tego lata w teatrze, z teatrem, mogą skorzystać wszystkie dzieciaki zamieszkujące Zabrze. W tym roku robimy spektakl pod tytułem Plastusiowy Pamiętnik. Dzieciaki pracują w różnych grupach, na przykład w grupie wokalno-tanecznej, w grupie promocyjno-dziennikarskiej, w grupie scenograficznej, aktorskie są również i grupa lalkarska. Przez pierwszy tydzień realizujemy fragmenty spektaklu, aby w kolejnym tygodniu, w tym drugim tygodniu posklejać spektakl. Czy praca z dziećmi jest dla mnie oddechem? Tak. Od codzienności jak najbardziej. Uwielbiam pracować z dziećmi, chociaż czasami bardzo broją, ale radzimy sobie świetnie. Są dzieci zazwyczaj tu na warsztatach bardzo utalentowane, chętnie wykonują swoje zadania i świetnie grają. Grupa wokalno-taneczna, ponieważ całe życie zajmuję się śpiewem i całe życie tańczę. Od dziecka byłam uczennicą szkoły baletowej, jak i szkoły muzycznej, więc to jest coś, co kocham najbardziej na świecie i wiem, że potrafię tym zarazić dzieciaki. Jeśli chodzi o pracę z dziećmi, to najbardziej lubię ten moment, kiedy dzieciaki już się zapalają do roboty, kiedy uczą się tekstu, kiedy każdy już ma rozdzielone role i wtedy widzę ten błysk w oku, to, że one bardzo chcą, że bardzo dużo z siebie dają, są kreatywne i to za to kocham tą pracę, za to, że potem powstaje tak wspaniałe przedstawienie. Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Nowego w Zabrzu z Kulturą dziękuję partnerom, dzięki którym kolejne Lato z Teatrem mogło się odbyć w Teatrze Nowym w Zabrzu, czyli właśnie Teatrowi Nowemu w Zabrzu, Sztolni Królowej Luizie i Urzędowi Miasta Zabrzu. Serdecznie dziękujemy, no i do zobaczenia za rok.